ma wspólnego psychodancing z Młynarskim? Czy można zgarnąć Nagrodę Nobla będąc muzykiem? Nazywam się Dominik Grabowski, czyli Doniu. Komponuję, jestem autorem tekstów, ale lubię też po prostu porozmawiać o muzyce. Gramy? Mamy dzisiaj cudowną pogodę, naprawdę, wiosenną. Chciałem ci podziękować za słońce, które wyszło. Kocham sezon rowerowy w Warszawie i bardzo chętnie korzystam z rowerów miejskich. Trochę się cykam, ale dobra. Może się uda. Amerykańska grupa Black Eyed Peas powraca z kolejnym singlem bez ferki. W styczniu tego roku do sprzedaży trafił zaangażowany singiel Street Living, zachęcający do wspierania walki z nierównością społeczną czy dyskryminacją osób ciemnoskórych. Dziś witamy Was serdecznie w Warszawie, a obok mnie, jedyna i niepowtarzalna, Lambery. Rockowa, nawet bym powiedział trochę punkowa dusza, jaką jest Piotr Kupicha. I twoja energetyczna, elektroniczna, bym powiedział, dusza. Jak to się w ogóle zdarzyło? Tak, to się zdarzyło na potrzeby filmu Gotowi na wszystko Eksterminator. Czasami takie połączenia fajnie wypalają i poznałam Piotrka przy nagrywaniu dżingli radiowych. Miałam okazję zobaczyć jego, usłyszeć jego wokal w warunkach studyjnych. Bardzo, bardzo fajny rockowy wokal. Poproszono nas o napisanie piosenki do filmu. Najpierw obejrzeliśmy oczywiście film. Napisaliśmy piosenkę o relacji damsko-męskiej, ale z happy endem, to mogę zdradzić. Mam nadzieję, że ta piosenka przypadnie słuchaczą do gusta. Lambery, Piotr Kupicha. Masz w sobie coś, co nie pozwala odejść. Jak magnes wciąż przyciągasz mnie. Kolejny szkic na naszej długiej drodze. Ja na próbę. Ciekawe albumy wydali ostatnio jeden z najpopularniejszych polskich bardów, nieszablonowy i niepokorny Maciek Maleńczuk, tym razem gra Młynarskiego i świetnie sobie radzi na Olisie. Nowy film, a co za tym idzie nowy soundtrack z filmu The Greatest Showman z 11 utworami, to hit początku 2018. Album niepodzielnie triumfuje na Billboardzie. W sieci pojawił się nowy klip The Killers do utworu Root. Depresja i samotność często idą w parze, w różnych momentach życia. Warto o tym mówić. The Killers, let's kill the problem. Kolejnym ciekawym klipem bijącym milionowe odsłony w sieci jest teledysk do utworu IDGAF, Dua Lipa. Rozszyfrujcie sami. Ile tych kobiet w klipie, sam nie wiem. Dzisiaj cudowną pogodę, naprawdę, wiosenną. Chciałem ci podziękować za słońce, które wyszło. Właśnie cię chciałem o to zapytać. Piasek, woda, czy góry i śnieg? Oj, woda. Nawet bez piasku, w sensie ja nie cierpię leżeć na plaży, tylko po prostu to jest takie kursowanie pomiędzy ręcznikiem a wodą non-stop, że po prostu chcę pływać, chcę szaleć w wodzie i być tak na maksa aktywna. W wieku 77 lat wydać 28 album studyjny, otrzymać Nobla za tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni, to może chyba tylko Bob Dylan. Zagrał też w 13 filmach, a jego bootlegi przechodzą już do klasyki, w tym kolekcję 1989-2006. Polecam. Cofasz się 10, 12 lat wstecz. Wyobraź sobie, że nadal jest nadawana Viva, nadal jest VH1. Słuchaj, mamy talerze na balkonach. Które dwa teledyski przypomniałabyś widzom? Możemy nawet cofnąć się do mojego wczesnego dzieciństwa, do lat 90. Takim sztandarowym teledyskiem, który dla mnie wtedy był porażający, to jest Ray of Light Madonny.
Madonna Królowa, moja kochana. Ja w ogóle jestem trochę psychofanką Madonny. Czyli Ray of Light, no i możemy polecić takim klasykiem już trochę bardziej girls bandowym, czyli Spice Girls i słynny teledysk, na przykład Wannabe. Dzięki za przypomnienie. A propos pisania tekstów polskich piosenek, miałem dla Ciebie propozycję. Puszczę Ci Guns N' Roses, wiesz, w słuchawkach i proszę, żebyś odgadła trzy utwory. Wszystkie będą po polsku, okej? Okay? Trochę się cykam, ale dobra. Może się uda. Pierwszy utwór. Wiesz co? Słyszę Cię. Muszę zdjąć czapkę. Niech wejdzie perkusja. Ja wiem. Jak anioła głos. Dobra, okej. Okay. Dobra? Yeah. Drugi. A wszystko to, bo Ciebie kocham. Wiesz, że na razie wygrywasz w statystykach? Bardzo się cieszę. Ale to rzeczywiście klasykami poleciałeś. Takimi. No to poczekaj, to trzeci. Dobra. Trzeci. Zanim spalisz nasz ostatni most, powiedz mi... Jeszcze raz. Zanim spalisz nasz ostatni most. Okej, okay. Zanim spalisz nasz ostatni most. Ale za pierwszym razem było ciężko. Tak, bardzo ciężko. Kani, Lambert wygrywa w tym sezonie. Hat-trick, trzy uderzenia, trzy wygrane. Gratuluję. Tak jest, dzięki wielkie. To była naprawdę fajna zabawa. Bardzo mi się podobała. Serdecznie Was pozdrawiamy i dziękujemy. Lambert, dzięki. Pozdrawiamy, dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Pa! Na dziś to wszystko. Nie zapomnij subskrybować kanał na YouTube, na którym znajdziesz dłuższą rozmowę z gościem i dodatki. Wpadnij na Insta, wpadnij na FB.